Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z Crusader Kings 3. Nowa seria, bo jakby to powiedzieć, graliśmy grę polską. No i komputer mi się zepsuł, no i dane wszystkie, które na nim miałem, się usunęły, w tym zapisy z moich serii wszystkich. Więc widzowie, jak coś, to bardzo dużo serii zniknie i ogólnie ten pousuwało się i się trochę wnerwiłem na to, że akurat teraz to musiało się stać, no ale cóż. Więc może nie ma co naprawiać, może stwórzmy Litwę. W sensie, no myślę właśnie, co by tu ten, czy zrobimy znowu Polskę jako Ślązacy, czy Litwę. Ale wiecie co, tak może jest też opcja, że można wikingami się pobawić. I wiecie co? Możemy popróbować. Może teraz kampania wikingowa. Albo Litwini. Tak bliżej nam. Dobra. Gramy Litwinami. Chociaż mógłbym też nim zagrać i zrobić pod osiągnięcia. Możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli za serię, z czego, albo jakim krajem, w jaką grę. Ja mam wypisane pomysły na serię. Tak, musiałem sobie wypisać, bo te gry, które tam miałem, to no... Więc zaczynamy nową serię. Uwaga, reklama. Hej, sorry, że ci przerwę, ale czy chciałbyś zagrać w tą gierkę? Pewnie nie, ale jeśli byś chciał, to musiałbyś wydać 232 zł. Sporo. Za to na Instant Gaming wydasz tylko 49 zł. Widać różnicę. A jeśli to cię nie interesuje, masz tu mnóstwo innych gierek. Sam zobacz. Na przykład taki Indiana Jones za 240 zł, a nie jak na Steamie za 350. A na dodatek zwrócą ci różnicę, gdy cena będzie niższa. Moim zdaniem się opłaca. Więc wejdź w link w opisie, a ja już nie będę przeszkadzał. A zanim jeszcze zaczniemy, to tylko powiem, zapraszam was na Discorda. Na dole jest, w opisie. Jak i też do subskrybowania i polajkowania. Tak, nigdy tego nie robiłem, muszę zacząć żebrać. Więc no, gramy jako Litwini. I królem jest... To jest imię? Plemon? Plemon. Okej. Okay. I jaki jest cichy... Dobra. Gramy. Celem na tą serię... Ojeju, będą... Nie, zaraz, to trzeba w opcjach. Games. Autosave. Nie ma tu podpowiedzi, w sensie... O, wyłącz tutoriale. No i mega. No. Naszym celem na tą serię jest utworzenie Wielkiej Litwy. A może później połączenie się z Polską, jeżeli wam się seria spodoba. To na pewno nie. Tu za mało siły. Tu za ma... Kurczę, jakby to... Te ziemie są nam potrzebne, czyli i tak to z tym musimy zobaczyć, ale to ma sojusznika tego. Może być problematyczne, w szczególności, że armii jeszcze nie mamy, a w co... O, idzie w armię nasz. Chociaż w dyplomację ma więcej, ale dobra, niech będzie. Chociaż to jest lepsze. To wezmę. I idziemy tutaj... A, bo on tu nie ma nawet nic. Dobra, trzeba tak, na pewno... Nawet tego nie przeczytam. Pikinierzy nie, bo to są lasy głównie i... To już konica lepiej chyba sobie... Nie, bo to są bagna też. Dużo lasów jest. No i mamy jakąś armię, trzeba porekrutować ludzi. Poszukać też tych ludzi, poszukać... Może nie to, lekarza. I... konkubina. Nie. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, coś widzowie. Że będzie ok. Zobaczymy, jak to idzie naszym... No, do walki. To jest nasz syn, on jest beznadziejny, w czym jest on dobry? W walce, o, to weźmy go, zmieńmy w walce.
O, i o, no i dobrze. Tom tylko można zmienić. Na... A może na wasala będzie lepiej. O. Dobra, to weźmy go tutaj, a weźmy, zatrudniemy ją. O. No i będzie od razu lepiej. Mi się wydaje, że jest za głośno trochę. Tak, będę wam tutaj trochę ten... Okej. Albo serio mogliśmy zagrać, ale dobra, już zaczęliśmy. Tam się chyba nagrywa wszystko. Jest już, która? 5 minuta, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Dobry lekarz, tyle kosztuje, dobra. O, nowy ten. Dobra, jest ich max już. To niech czas leci, a ja tutaj poszukam, kto jest dobry. Na pewno to. Na pewno to. Tu do polowań to też trzeba. Do ogarniania tego też. Błazna nie potrzeba. Dobra, i na razie tyle. A, jestem na debecie, dobra, trzeba poczekać. Co ma, klejmy? Co dowaliłeś? Takiego typa. Dobra, trzeba na pewno mieć z kimś sojusz. Z Polską albo z Prusakami. Z nimi nie, z nimi będziemy chcieli walczyć. Tam syna można wydać za mąż. A nie, ma żonę, o kurczę. Córka? Jeszcze nie ma, ale jest za młoda. Tu za daleko, tu za daleko. Z nimi to też może ten... Nie no, weźmy może z Piastem. Naszą córkę. Mamy sojusz? Mamy sojusz z Polską, no i dobrze. No i teraz w razie czego to można walczyć. Okej, zawalczmy. Tak, bardzo szybko robię wojny, ale to dlatego, że chcę mieć już... No nie, no nie gadaj, że... Z mandatami jeszcze będę walczył. I ktoś zginął. No już wojskowego nie mam jednego, tak. Przyjmijmy na dwór i mamy od razu walczącego. Kim ty jesteś? Ile masz w ataku? O, dobra. To jest dobry człowiek. Nie da się, już nie ucieknę od tej bitwy, czyli dobra, czyli znowu umrę, potracę ludzi. Mogę Polskę wezwać zawsze, mam dużo prestiżu. No, nikogo nie straciłem, to najważniejsze. Czekamy na wsparcie Polaków, tutaj idzie. My se podbudujemy tutaj naszych... No i teraz ruszymy na Jersik, na... Ojej, to jest Jersika jakaś. No i pojmaliśmy kogoś. A co to? Konkubina. Kto to jest? Dobra, może być. O, plądrują moje ziemie. No i teraz wycofać się nie wycofam, bo wtedy stracę to. Pojmali mi kogoś.
Bo to jest ten. Kurczę, to też nie jest bardzo. Mogę nic zrobić, kogo pojmali? A tą konkubinę. Nie. Kim ona była? Dobra, mniejsza. No, za niego to sobie wezmę pieniądze. Przydadzą się. No i teraz trzeba... A tych sobie... Czy można coś jako plądrowanie? Weźmy ich sobie na plądrujących i sobie te, nie wiem, spalmy tą wioskę. A, została ona spalona, a to... Co to? A, bo... Okej. A bo on kogoś tego... I to on mi porwał dzieci. Znaczy jedno dziecko. Nie odzyskałem. Tutaj market, tu na pewno trzeba... Ja ci, ale tu się krowy drą. Co jest? Zapomniałem, że tutaj mam jeszcze wasala. Dobra. Zdobyliśmy poziom. To mamy. Casus Belli to nie jest jakieś... No to strategie jedynie by trzeba było iść. Albo wale... O, to możemy wziąć. No i teraz jego można też pokonać, że... Muszę mieć trzeci poziom. Trochę do tego będzie. Ale można polowaniem to zrobić, o. Dobra, nam zależy na prestiżu, to... Weźmy to. Prestiż, dobra. Weźmy to. Tu na pewno się nie uda, może po prostu weźmy to. Zobaczmy, co to przyszło. Kim ona jest? Ja trochę nie wiem, kim ona jest, czekaj, bo ja... Nie wiem. Nie wiem, czy mi się paca brać w ogóle. To nie jest ani moja żona, ani ten, to jest... No, nikt znaczący. A ty nie, czekaj, to nie była ten... Wiedza. Ona i sprawowała... Ona sprawowała ten urząd. Ona była tym... Dobra, mniejsza, nie chce mi się za nią płacić. No bo dobra, no zawsze się przyda. Dobra, jak tam sława? Dobra, trzeba pójść na jakieś... Już dorosła. Pewnie będzie, czy Polska, czy przyjmujemy tą... Właśnie, ile jest minut? Muszę pamiętać. Wielka Litwa, która nie jest wielka jeszcze. Ale właśnie. Zróbmy tych. Jeszcze konnych można niby zrobić, bo też niby... ten... Możemy mieć konnych jako... Tylko nie jego, tylko chcę króla. I chcę zrobić plądrowanie. A tutaj nie pójdą. Nie ich, ale... Tutaj można ich poplądrujemy. Czy wygramy tą bitwę?
wygraliśmy. Zaraz, co? Aha, to jest jakiś syn mojego wasala. Dobra, odkupię go. Co tu można jeszcze splądrować? Tamto na pewno nie będę plądrować, bo tu zaraza jakaś jest. Ile Prusacy mają armii? No, trochę mają. Może po prostu wróćmy do siebie. Tylko oni będą nas gonić. No i teraz nas złapią. No i tyle było. Z tego, co mieliśmy pozdobywać. Co to jest? Kolejne, jakieś inne dziecko. Czyje? Mojego tego nowego. Dobra, tego to nie odkupię. Nie będę cały czas płacił. Z jakichś dzieci. O, choroba. W ogóle ja mam... Jako jestem tak, dobra, mam przynajmniej. Tutaj jest dosyć potężna armia. Tu nie ma nic. Tu... Czekam, aż będę mógł mieć ten. Zdobyć cały region, bo to jest chyba jako jeden tak. Ten region, co bym sobie chciał zdobyć. To by szybciej poszło. Tylko no muszę mieć tą sławę, więc... Polska mnie wzywa do wojny z... Akceptuję. A, z Kujawami. Dobra, bierzmy armię. Nie jego, tylko król idzie. Idziemy tutaj pomóc Polsce. Idziemy oblegać ich stolicę, Kujaw. To jest... zaraz. Który to jest syn? To jest ten syn. Wydajmy go za mąż, za jakąś znaczącą osobę. Albo za umiejętnościami jakąś. Może inteligencja, żeby późniejsze pokolenia były bardziej mądrzejsze. Tylko, że wszystkie na pierwszym poziomie to nawet się nie opłaca, w sensie no... że jeden tylko punkcik będzie. To już siła albo gigantem, że ktoś jest. O, to by było dobre. Chociaż gigant to broń obusieczna. Płodna to nie wiem, za dużo dzieci to też jest problem. Dobra, to sojusze jakieś, bo nikogo ciekawego nie ma. Ta wyspa, wikingów wziąć? Z nimi to będziemy mieć wojnę, to i tak to nie. Z nimi... W sumie to jest jedyny najsensowniejszy chyba, co nie? O. Jakiś tam... Zawsze to jakiś sojusznik. A jak tam nasza armia zdobywa? Nie! Podpiszą sojusz zanim my zdobędziemy to. Nie, zdobyliśmy już. Ale nikogo nie pojmaliśmy znaczącego. To. No i się zdobyli. Podzielili Kujawy na pół. Albo my nie bierzmy tego. A, nie mogę. A na sojusznika terenie mogę? Nie mogę.
Bo chciałem zrobić, że to była armia taka, wiecie, żeby splądrować jeszcze ich stolicę czy coś. Chociaż jest splądrowana. Ile on ma siły? No dobra, on ma sporo też. O, kolejny perk. Efektywność rycerzy. Czempionów, a nie rycerzy, chociaż no. Jak tam czas? Muszę zobaczyć, o dobra. Jest okej, dobra, za niedługo skończymy. Podbiliśmy jeden teren. Tutaj rozwijamy naszą... Konnicę można niby, ale ja bym wziął piechotę, ulepszył i... Albo tego nie. Tutaj może ulepszył, że ten... Piki nie mamy tu wzgórz. Konnica... No ale minusy będą mieć. Dobra, weźmy tą konnicę, niech będzie. Tracimy, ale za chwilę sobie to odbudujemy. Odbudowała się ta stolica? Jeszcze nie. Tu jak tam wygląda armia? Tyle. Tu? No to tutaj poplądrujemy. Tu jedynie nie jest splądrowany, no to chodźmy. Trzeba coś pozdobywać. Okej, mamy kolejne dziecko. Jakby było tego mało. O, frakcja jakaś. Czemu się buntujesz, człowieku? Przecież ten... Rozwijamy nasz kraj. Chyba nic zbytnio nie wyjdzie. To trzeba coś innego. Może zdobyć inne ziemie. Albo po prostu zdobyć i później... A, mam armię, dobra. No tak. Że pierw zdobyć może ten... Te tereny i później dopiero w następnej wojnie. No bo nic innego nie widzę. Bo atakowanie tego to też nie ma sensu. No zdobędę to i co? Pierwszy to muszę się podleczyć, w sensie, żeby nowi ludzie doszli tutaj. Moja córka inna dorosła. A nie, to jest ta, co z Piastem się ożeni, dobra. Tak, to ta czy nie? Nie, to inna. Ta jest z Piastem. A ta jest homoseksualna, czyli lesbijką, wiesz? Czyli... Średnie wiecze to jest, nie zmuszę jej do... Znaczy, zmusić do małżeństwa mogę, tylko że do tego. Tylko czy to jest takie, wiecie... Znaczy, no to średniowiecze, to inaczej na to patrzymy. O! I zgodziłby się. Kurczę, mieć takie mądre dzieci na trzecim poziomie? We wszystkim? Dobra. Ona będzie... Ona... Wiem, jak to zabrzmi, ale zapewni dzieci naszemu rodowi. Żeby po prostu mieć potomstwo jeszcze jakieś, że on jej strony będzie. Jak coś to średniowiecze, to tak to wyglądało, on jeszcze z nią nie mieszka, nie żyje. Co nie? No, jeszcze nie mieszka, więc spokojnie, nic się tu złego nie dzieje. Dobra. Atakujemy go. Taki... Ostateczny atak? No, ostatni atak i kończymy dzisiejszy odcinek. Dosyć mocny ten tutaj człowiek.
Jeszcze ucieka. Tamten wycofuje się. Pojmaliśmy kogoś, dobra, niech tam atakuje, ale dopatrzę, czy kogoś pojmie. Bunt wybucha. Jeszcze. Dobra, 11 miesięcy, 4 miesiące. Dobra, trzeba szybko pokonać ich i buntowników. Czy kogoś pojmałem znaczącego? Nie. No to dobra, szybko wycofujemy się. Zdobywamy sobie te tereny. Oddam je może jemu. Albo komuś innemu. Ja mam jeszcze innego syna przecież. O! To możemy dać to synowi. Ten syn nie będzie miał ziem. To jemu dajmy tą ziemię. O! I będzie on naszym wasalem, będzie mieć syna. Tutaj i z nim możemy mieć, nie, tutaj jeszcze zdobyliśmy perka, to sobie weźmy, o. No i pokonajmy buntowników. I kupmy, nie wiem, tutaj wybudujmy market, żeby więcej zarabiać. No i podpiszmy tutaj, o. Został pojmany. Tam chyba nie ma nawet jak się wykupić, co nie? Czy ma? Nie ma. No to będzie siedział do końca swojego życia w więzieniu. W lochach, nie w więzieniu. Ale no cóż. Więc to na tyle dzisiaj, widzowie. Litwę trochę... no, jakieś kształty coraz ma. W sensie coraz lepsze kształty ma ta Litwa. Na następnym odcinku ruszymy na Kuronia. Tak to chyba się czyta. I będziemy się szykować na wojnę z samgo... ojej, z samgoitami. No i tam wyczyść się, no i później szykowanie się na Prusy, ale to już w kolejnych odcinkach. A i trzeba też uważać tutaj na tego ambitnego króla Rusi. Nowogrodzki, co nie? To jest Nowogrodzki. Dobra, powiedzmy, że Nowogrodzki. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. Tutaj macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!